Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z doktorem Jerzym Tutajem, członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, by wspólnie omówić projekty zgłoszone przez Ziemię Dzierżoniowską do systemu ewidencji inicjatyw projektowych. Przygotowujemy takie różne worki, które będą mniej i bardziej pewne. Tym bardzo pewnym będzie lista indykatywna. I dzisiaj właśnie w Dzierżoniowie spotykamy się z przedsiębiorcami, samorządowcami, żeby ustalić tą hierarchię. Tu można powiedzieć, że z ziemi dzierżoniowskiej, jednego z obszarów interwencji, są wskazywane dwa projekty bardzo mocno. Pierwsza to obwodnica Dzierżoniowa, która dotyczy kilku gmin z naszego powiatu, bo będzie przebiegała pomiędzy Dzierżoniowem a Pieszycami, Dzierżoniowem Bielawą, gminą Dzierżoniów do Piławy Górnej, a druga to rewitalizacja. Dzięki systemowi każdy z Dolnoślązaków miał możliwość zgłoszenia swoich propozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. Z powiatu dzierżoniowskiego łącznie 6 gmin zgłosiło 17 projektów. Można powiedzieć, że tyle, ile ziemia dzierżoniowska wygenerowała projektów, na tyle nas nie będzie stać. No ale to mogę powiedzieć, że mamy w tej ewidencji 1401 projektów, mamy 47 miliardów. A mamy do rozdania 11, więc mamy 400%, można powiedzieć, w stosunku do alokacji. Także musimy tą hierarchię sobie zbudować. Będziemy zbliżać się do tych decyzji, bo już za 3 tygodnie przekazujemy Ministerstwu Rozwoju Regionalnego Dolnośląską listę indykatywną, czyli ten pierwszy worek. No i dzisiaj między innymi będziemy zbliżać się do decyzji, który projekt znajdzie się na liście indykatywnej z ziemi dzierżoniowskiej. Zgłoszone przez Ziemię Dzierżoniowską projekty pozwolą poznać potrzeby potencjalnych projektodawców. Posłużą także zidentyfikowaniu planowanych strategicznych przedsięwzięć w powiecie. Ważne jest, aby w pełni wpisywały się one w założenia strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020, dążąc tym samym do rozwiązania najistotniejszych problemów regionu.